Polka, została zabita na skrzyżowaniu przez kierowcę, który przejechał na czerwonym świetle. Młody człowiek prawdopodobnie pod wpływem uciekał, czy coś w tym stylu. Jak pani zdaniem powinna wyglądać kara dla takich ludzi? To znaczy, czy oni powinni być sądzeni, nie wiem, na jakąś minimum 25 lat, żeby dostawać? Czy to nie jest tak, że... To zależy też od sytuacji. Ja nie znam sytuacji, nie wiem, który to jest wypadek. Ten ostatni Brampton, troje dzieci zginęło i to była Polka? Tak. No nie wiedziałam nawet. No myślę, że kara powinna być surowa, bo tym bardziej, że chyba ten wypadek spowodował bardzo młody człowiek, chyba 20-letni. Tak jest. I myślę, że powinna być jednak dotkliwa, bo... Odstraszająca? Odstraszająca, dlatego że słyszałam, że tam właśnie prędkość miała ogromne znaczenie. Prędkość prawdopodobnie pod wpływem i tak dalej. No właśnie, to tym bardziej powinna to być surowa kara. Bo mieliśmy też taki przypadek, kiedy syn milionerów zabił tutaj rodzinę całą. Tak. I już się mówi, że już będzie miał jakieś wizyty z więzienia, wychodził będzie na takie czasowe przepustki i tak dalej. Nie sądzi pani, że to jednak jest za mało? Za mało mi się wydaje, dlatego że zginęło chyba wtedy troje dzieci i dziadek tych dzieci, także myślę, że to powinna być o wiele surowsza kara. Dziękuję bardzo. Możesz pani przedstawić na koniec chociaż mnie? Leszka. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję. Chciałem się zapytać, czy pana zdaniem kary w takich przypadkach powinny być o wiele surowsze niż są, to znaczy na przykład minimum 25 lat więzienia. Takiego gada to powinni powieść albo zadusić. No wie pan, no ale to tak nie można, bo nie jest to do przeprowadzenia. Natomiast czy nie powinna być kara na przykład minimum 25 lat więzienia w takich przypadkach, jak ktoś dożywocie dać. Dożywocie? Tak. Myśli pan, że to by odstraszyło takich młodych ludzi, którzy... Panie, ci młodzi to ja nie wiem, to wariacje podostawali. Tak teraz czytam w gazecie, dwóch chłopaków 20-letnich wzięli ojca samochód jakiejś drogi i na highwayu jechali 308 na godzinę. Tak. Panie, to że pan miał skrzydełka, to by poleciał w powietrze. No tak jest, tak jest. No. Mhm. Tak. Czyli powinno być, po prostu kary powinny być odstraszające. Okej, ja to tak mówię. Nie chcę, żeby pan nagrywał tego, okej? Okay? No nie, no ja nagrywam właśnie, chodzi o to wypowiedź pana. Trochę, jeśli to prawda, że on tam miał jakiś samochód kradziony, czy jaki, fałszywe numery, tablice, to policja też powinna trochę poluzować takie coś, a nie pędzić za nim, prawda czy nie. Rozumiem, że powinni odpuścić ten pościg. Tak, wcześniej. Złapać gdzieś tam, to, tamto, ale nie pędzić w mieście. Światło jest i wszystko. Tak. No tak, czyli i z tej strony, i z tej strony. Tak, z jednej strony panie. Powinna się surowo karać. Bo teraz wczoraj sąsiadka jedzie na Radwór, a Tomken. Tak. Na światłach, panie wieczorem, godzina 9, dwóch czarnych, jak się mówi, kolorowych. Tak. Stali na krzyżówkach, biją się, aż łomoty idą. Światła zielone, czerwone, a i tłuko się jak cholera, dobrze. Ona wystraszona kobieta mówi, dobrze, że jeszcze nie strzelali, bo że ta kula mogła też by zmienić kierunek. Tak. No, tak panie, no taka prawda. Dziękuję bardzo, może się pan przedstawić na koniec imię chociaż. Proszę? Może się pan przedstawić na koniec chociaż imię. Edward. Bardzo dziękuję. Panie Goniec, chciałem zapytać w związku z tym wypadkiem, który był w Brampton, czy pana zdaniem tego rodzaju ludzie powinni być surowo karani, którzy są sprawcami takich wypadków? Co powinno się im robić? Dożywocie. Dożywocie. Myśli pan, że to jest, że to by odstraszyło nawet młodych ludzi przed takimi rzeczami? Czyli powinna być taka minimalna kara. Zabierasz życie, jedziesz po pijanemu, twoja wina. Minimalna kara powinna być 25 lat, ale... Jest pan za tym, żeby tak było, nawet ze względu, że to młody wiek, bo to tam sprawca... Nie ma znaczenia. Rozumiem. Wyżą się na stołówkę, że odpowiada za siebie. Zgadza się. Bo zabrał 4 życia. Tak. I tego już nikt nie zwróci. No właśnie. Więc chodzi tylko o to, żeby było to jakieś odstraszające, żeby... Nie chodzi o odstraszanie, tylko każdy człowiek, jak ma 18 lat, odpowiada za siebie, ma prawo jazdy i nie powinien spać albo pić. A jak już to nie jechać. Zgadza się. Dlatego kara powinna być zastraszająca i ucząca. Dlatego uważam, że za śmierć powinno być równoznacznie możliwe, że albo wyrok śmierci, powrócił do Kanady, albo przynajmniej 25 lat.
Rozumiem. I innych by odstraszało. Może pan przedstawić na końcu imię chociaż. Rafał. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. A chciałem pana zapytać, no jak pan w sumie młody człowiek spowodował, jak się powinno karać takich ludzi, którzy powodują takie wypadki? Przepraszam pana, bo ja słabo mówię po polsku, no. Ale mówi pan bardzo dobrze. Tak, no dziękuję bardzo, ja tylko no, musimy, no, bo nie rozumiem tak dużo, no. Okay, it's about this incident, an accident actually, a road accident in Brampton, the tragedy. Four people killed, the Polish woman and three young children. Yes, so, what in your opinion should be punishment for such things? Right. Should it be like the minimum punishment of 25 years or something? Definitely. How you see that? So it's definitely a thing where it's definitely a thing where the license should be taken away. Definitely jail time. Definitely, I think as well. Some sort of like education in prison, in something like that. Just again to kind of allow people to understand the fact that there is more to the just simple consequence of what happened then. It's right. The life of any survivors that may have been. Right. It's the life of the father in the situation too. Just imagine him, the poor guy. He had, you know, a beautiful wife, beautiful children, everything like that. Yeah, it's all taken destroyed. Away from him in just one moment, right? Yeah. And he didn't even know it too. So I think it's the education as to like what happens after, and then again, the community feels it too. Do you think that the punishment like the life imprisonment and so on would act as a deterrent in this case for younger people, or they don't care? They think they are invisible, they think they are immortal and so on. So when you're young, you tend to behave like, there is no future. That's definitely, so I think the power of, they don't understand what happens until they actually go through it and seeing what happens in prison, seeing what happens, I guess, like, to do the time in prison. The power of social media right now, how it's cool to drink, smoke, all of these kind of substances, like abuse them, if anything, it outweighs the consequence of said action, right? So do you think that the police should be more present on social media, talking about the consequences of the actions of people like that? Definitely. You know, just for other people to see what is it like afterwards. Exactly. A lot of people are drawn to just short videos nowadays. There's a lot of emotion that's being, I guess, kind of like bottled in when it comes to watching these videos. A lot of people just look for some sort of video to watch when it comes to, like, I guess, just not really wasting time, but just to educate themselves. Right. So to show them what happens, the consequences, before and after of said action, right? I think it'd be definitely a good idea to just maybe kind of put that on social media, because that's what everyone's drawn to nowadays, is many social media platforms, TikTok, Instagram, Twitter, all that stuff. Yeah. There are many platforms and many things you can reach to, and that you can definitely convey the message. Right, thank you very much. May I have your name? My name is Robert. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Ta wielka tragedia w Brampton. Pytam ludzi, no jak powinno się karać takich sprawców, takich nieszczęść, takiego człowieka, który pije, jedzie, ucieka, przejeżdża na czerwone świetle, zabija 4 osoby. Co robić? Jak go karać? Jak go karać? Dobre pytanie. Najwyższą karę, jakby możliwa. Bo jedni mówią dożywocie, że powinno być, nie powinien wyjść z więzienia. Nie, zgadzam się. Nie. Czy to by odstraszyło? Czy ludzie młodzi by na to zwracali uwagę, że im taka kara grozi? To co pomoże? Bo to chodzi o to, żeby takie rzeczy się nie zdarzały. Jedynie co by mogło pomóc, to mieć więcej policji, żeby kontrolować to wszystko. A czy policja, bo niektórzy mówią, że oni go ścigali, że nie powinni go ścigać, że powinni odstąpić wcześniej i tak dalej. Co pan sądzi o pościgu? Nie wiemy całą cyrkumstancję tego. Tak. Ale tak jak mówię, problem taki, co my mamy, co się dzieje na drodze, to jest po prostu za mało policji, żeby to wszystko kontrolować. Ale policja tylko ma radary, a nie ściga tych, którzy... No ale w ogóle, sama kontrola, tak jak w ogóle ludzie jeżdżą jest po prostu za mało policji, żeby kontrolować to, jak ludzie jeżdżą w ogóle. Mm-hmm. Myśli pan, że to się pogarsza, że te obyczaje na drodze się... Ja jako nawet tracker 15 lat jeżdżę na trackach i... To pan to widzi na co dzień? O ja. to po prostu jest za mało policji, to się widzi na highwayach, jak ludzie szarżują i jeżdżą. Gdyby było więcej, to by ludzie by się bali, tak jak w Stanach. W Stanach się tego nie widzi tak bardzo. Tak, tu, bo w Stanach się wygłupi ktoś i będą mieli glinę na sobie. Są większe kary. A tutaj, no i większe kary i w ogóle jest więcej i złapią. I tutaj
ile się widzi tego OPP. Tak. Możesz przejechać 300 km, może jednego czy dwa zobaczysz. Zgadza się. Dziękuję bardzo. Może pan przedstawić na koniec imię? Kamil. Fajnie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Czytelnik, który czyta Warszawską Gazetę, specjalnie tu przyjechał. No widzi pan. A, oczywiście, oczywiście. Ale pana chciałem zapytać o to, co się stało w Brampton tutaj, gdzie no, tragedia, przejechał na czerwonym świetle i proszę bardzo, proszę. Ale ja słyszałem jedną sprawę, ja tylko bym chciał szczerze. Ja chciałem tylko zapytać tak teoretycznie, czy ludzie, którzy zabijają samochodem, którzy jadą pod wpływem alkoholu, zabijają 4 osoby, jak powinni być karani? No ja bym, dożywocie, czy tak jak do tej pory ja uważam, są przepisy dość restrykcyjne, ale jeszcze za mało. Powinny być to przestrogą dla innych. Dla mnie, jeżeli jest osoba poszkodowana czy kalectwo pod wpływem wypadku, a osoba jest pod wpływem alkoholu, to za pierwszym razem na 10 lat, a w ogóle bym był za tym, żeby drugi raz było zabrane nawet do końca życia prawo jazdy, tak jak teraz to się w Polsce dzieje. Czy sądzi pan, że to młodego człowieka powstrzyma przed tym, żeby się tak zachowywał? No być może, trudno powiedzieć, ale z czasem ktoś się zastanowi. Mhm. Nad tym, zanim usiądzie pod wpływem alkoholu za kierownicę, prawda? Mhm. Przecież teraz no, wiemy, co się dzieje. To słyszałem tym o Brampton, ale dokładnie nie wiem jak, ale takich przypadków jest wiele. Tak. Ja na przykład 3 lata temu Eglinton i Kipling, byłem trzeźwy, jechałem na zielonym, kobieta zobaczyła, że autobus jest, ciemno, to człowiek nie widzi, wbiegła mi pod koła. Dobrze, że wolno jechałem, tak. Mimo że tam jest 60, tak. Prawda, nic się nie stało. Jeszcze ta pani została ukarana mandatem, aha. A przecież byli nawet świadkowie, ta pani została mandatem, a mnie nic to nie dotyczyło. Dobrze, że człowiek był trzeźwy, bo też sprawdzali, tak. Alkomatem i w ogóle. No. Także... Także surowsze kary i ludzie po prostu muszą wiedzieć, że to jest, że mogą zabić na drodze, że to nie no przecież jest... to jest 1500 czy 2000 kg, tak. To przecież przy jakiejś prędkości przecież to jest narzędzie zbrodni. No ja dlatego ludzie, którzy siadają za kierownicą alkoholu i ci, którzy go goszczą, tak. To dla mnie są też współwinni, ja tak uważam. Pan jest za tym, żeby tych, co podają alkohol, karać również. Oczywiście, bo na przykład jeżeli ktoś u mnie gości i ja wiem, że on pił alkohol i jeżeli on pił u mnie alkohol i on jedzie, to ja też czuję się współwinnym. Mhm. Bo powinienem według mnie wynająć taksówkę czy zadzwonić po taksówkę. No wie pan, ale ludzie gościa, są uparci. Też, lub go lub go w ogóle przenosować. Tak. Rozumiem. Imię chociaż jakby pan mógł podać. A Jerzy Buka. Bardzo dziękuję. I chciałem się panią zapytać, no, czy pani uważa, jakie kary powinny być dla tego rodzaju ludzi? Czy one są wystarczające, te, które są teraz? To znaczy, wie pan, ja nie śledzę teraz wiadomości w związku z tym, no mówię teoretycznie, co się dzieje, pytam, po prostu. No powinno, to jeżeli wina była kierowcy, na pewno powinien odpowiadać i powinny być surowe kary. Czy to powinno być 25 lat więzienia, czy to powinny być kary jak za zamordowanie kogoś, czy zabicie? Wie pan, ja... Czy surowość kary odstraszy innych ludzi od tego, żeby to robili? Wydaje mi się, że chyba nie. Mhm. Ludzie są jednak uparci w zasady i po prostu co chcą, to jeżeli ktoś sobie coś... To zależy od człowieka, prawda? Jeżeli ktoś sobie coś... To co robić? Jak z tym walczyć? A tego to nie wiem. Tego panu nie powiem. Rozumiem. Bo ja też jestem w sumie, zresztą nie będę mówiła. A, rozumiem. Może pani przedstawić na koniec imię chociaż. A, Joanna. Bardzo dziękuję. Dziękuję.